był to zwykły dzień, kiedy postanowiliśmy ponownie z Abim zmierzyć się łowy na potwory w Circle Empire's Rivals. A teraz bierzemy się z Kraken Krako. Nie mamy statków właśnie przez Kraka. Uwielbiam smak marynarzy i drewna, ale nasi niewegańscy sojusznicy domagają się sushi. O bogowie, zagrałem sobie dzisiaj na odmiany na koszmarze. Zobaczymy, czy damy radę. No i zaczęło się. Koszmar, bardzo wysoki poziom trudności. Abi, dasz radę? Boisz się? Boisz się? Myślę, że na 100% się boję. Nic dziwnego. Na twoim miejscu bym sikał ze strachu. No. Ze strachu bym się ten... Między sobą. Dobra, poczekajcie. Jak to było? A, już wiem. To się... To tutaj... To... Tutaj podobnie chyba, bo tutaj też się to robi. Dobra. No i oni tu ryby zbierają. No trochę podobnie, trochę podobnie. Tylko trochę. Nie za dużo. No i tutaj już przeciwnicy są, no, całkiem silni. Rekiny się zaatakują na dole, więc chyba będzie trzeba się nimi zająć. Widzę. W pierwszej kolejności. Mega luduny. No. Mega strodony. Tak, tak, no, bo tutaj na tym poziomie trudności niestety, no, jest już silni są przeciwnicy, więc tutaj już nie będziemy tak jak błyskawica sobie biec. Ale to jest tylko 16 pól, więc damy radę. Tak, ale sramy radę. No, zobaczymy, czy damy radę. No na razie, no na razie to ja se tych żabonów robię. O, no, ja ten, sobie buduję. O, ona ma, ten, no fajny ma postaci. Ten Megalodona też mogę mieć. I on też zbiera zasoby, więc w ogóle Megalodon, o. Ale ten... Megalodon traci zasoby. W sensie, że marnuje 60%, więc nie ma sensu. Aha, minus 60, aha. A to nie jest, że, no. O, jego zdolność to, że zasoby się marnują właśnie, właśnie mniej? No właśnie nie, no 60% tracisz na nim. Aha. Czyli jak normalnie zbieracie po 14, to tracisz tego 60%. Aha. Okej, okay, ciekawe. To nie wiedziałem, myślałem, że to właśnie... Myślałem, że właśnie w drugą stronę, nie, że on powoduje... A, kumam, no dobra, no to faktycznie, no to taki... Taki se w takim razie, no... No, nie ma sensu stawiać megalodonów na początek. No nie, nie ma sensu, dobra. Żabon, no żabony są super, no nie ma co tu dużo gadać. To żabony zrobimy, o, tą se zrobimy. Ile on ma? 15, ten ma 12. A, ta jest w sumie tańsza dużo, ale ma mniej życia. A ten regenerację zdrowia ma jeszcze, no... No dobra, ja tam pomału zacznę tworzyć już tą mini armię, ale no to będzie trochę, trochę trwało, bo... No bo jest jak jest, ciężkie czasy. Ciężkie czasy, no. Jakby jesteś gotowy tam na bitkę? No właśnie, średnio. Dobra, no spokojnie, musimy się po prostu wzmocnić porządnie i tyle. No. No, musimy się, oni w ogóle, te rekiny w ogóle przepłyną, tak? Bo one tak są skonstruowane, że normalnie przepłyną. Dobra, no już ja już tutaj potworzymy sobie armierkę małą. Już my to potworzymy, baby. Kurde, no niedobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie gitara siema. A właśnie, a Kraken też zbiera zasoby, czy nie? Tak, tak, Kraken zbiera. Nie jest podpisany, Kraken jest zbiera, tak, ale bardzo zbiera. Dobrze. A jak w ogóle polepszyć... Chata rybaka się też jakby expi, co nie? W sumie tak. Tak, masz nawet ulepszenia. I wtedy właśnie lepiej ten, lepiej zbiera. No właśnie. Strasznie słabo mnie z zasobami. No mnie podobnie. Nie mam co ukrywać. Kolorowo nie jest. Ale spoko loko. Oni dopiero za minutę atakują, a już tworzę gigantyczną armię. No, armię, która zmiecie ich z powierzchni ziemi. Mhm. Ta armię, która ich rozłoży na łopatki. Zobacz, jaką tu mam syrenią armię. Siemanero, co ty tutaj robisz? Przyszedłem ci na ratunek. Tak? No, mam 330 siły, a wiesz, co to jest w dzisiejszym świecie znaczy?
A ja już mam 640. To znaczy, że mega dużo, jestem mega silny. Ja dwie jednostki mam 640. Stworzę sobie tego. No ale ma to już jakąś dżownicę. No, dwie potężne dżownice. O, syreni to włócznik. Jest dopiero potęga. Syreni włócznik w ogóle. Ten łuk to są obrażenia, tak? A ten celownik to jest celność. Tak. Zawsze mi się myli, które to jest obrażenia. Ale chyba raczej tak. No ta ma 25, ten syreni włócznik, więc w sumie fajne. 7, kapłan, leczenie. O, fajne też. Bo może leczyć, of course. No syreniego lorda to nie stać nas, bo za drogi. Za drogi biznes ogólnie, żeby syreniego lorda. Nie, no damy radę. 580 siły mam już. Jesteś gotowy na konfrontację? No, tak. Jeszcze zdążę, chociaż nie wiem, czy zdążę. Chciałem wieżę mrozu zbudować. Masz może 250 drewna, to bym walnął. 200, co masz? 250 drewna. Tak. No to weź mi przelej. Przelałem, o, dziękuję. Ci. Dobra, wieżę mrozu zrobiłem, żeby po prostu ich trochę mrozić. A taki zasięg ma daleki? Jak na końcu mapy stworzyłeś? No na cały ten, na cały okrąg ma. Dobra, zaczyna się. Do walki, moi podopieczni! Walcz! O nie! Ale żabony obrywają, niedobrze. Cóż, chyba nie daliśmy rady. Okazuje się, że ten poziom jest trudniejszy niż mogliśmy sobie wymyślić. No, jest, bym powiedział, tak bardzo trudny, co mi się oczywiście nie podoba. Nie, no dobra, może damy radę. Walimy ich. No nie wiem. Łatwo. Nie wygląda, jakbyśmy mieli dawać. Co ty robisz, Bloody? Nic, potrzebowałem. Aha, jakiegoś... sobie poszedł przejąć. Potrzebowałem terenu, wow, do rozwijania się. Aha. No tak, no bo dzięki temu ja to będę mógł się szybciej rozwijać. Szczerze, podpierdzielić mi teren i zadowolony, no. Lepiej się przygotuj do obrony, bo będzie on zaraz atakować nas. No nie, no kolejny! No. Ajajaj. Może zaatakują tych obok, ale szczerze mówiąc wątpię. Raczej nas zaatakują. A nie, o, tych obok, no to... Masz farta today, no. No nie wiem. Dzisiaj fajrancik. Ej, no, taki fart. Można by rzec, że trochę fart życia. O kurczę, w sumie. Dobra, weźmy to, postawmy. No dobra, w sumie ja tam idę zaatakować. No, w sumie dobra okazja. A nie, tam klepią. Dobra, tutaj tak, drewno. I te darmowe awanse. No i widzisz, Abi, a tak się martwiłeś, że będzie słabo, a tu proszę cię. Ale ten będzie musiał mi pomóc, bo tu mnie atakuje 1200 siły, wiesz? Dobra, idę. Chodź tu mi pomóż, bo ja nie mogę z nimi nie dać chyba jednak rady, tak mi się wydaje. Jakkolwiek bym... Wygadam, że przecież jesteś potężny. Jakkolwiek bym chciał, obawiam się, że mogą mi skopać dupsko. O, już, jeszcze strzelają na odległość. Kurwa, jakie obrażenia zadają, masakra. Uff, ledwo, ale ledwo. Spokojnie. A więc tak ledwo. Dobra, zrobię sobie tutaj wieżę leczniczą. Ja bym powiedział, że nawet całkiem łatwo. No rzeczywiście jest bardzo dużo wodnych terenów. No jest właśnie, wodne... Wszędzie wodne królestwo, no bo to jest w końcu świat Krakena. Więc tak jakby bierzesz sobie postać właśnie pod Srakena, no i wtedy jest git. Ile może ta wzrosnąć? Chyba tylko raz może obieg rybacki sobie zaawansować. To atakują znowu. Za 10 sekund na górze. Zobaczymy, czy mnie. Dobra, lecimy w armię robaków kwasowych.
Jak już strasznie mało drewna mam. Deficyt drewna. To jest u mnie problem. Dobra, no musimy... Oj, tu widzę, że ostre bitki. No nie, no straszny deficyt drewna ja mam. Przynajmniej żabonów będę mógł stworzyć dużo. O, proszę. Dobra, niszczymy te żabony. No u mnie drewno to jest po prostu taki deficyt, że łopanie. No u mnie trochę też, ale przyjmuję tutaj. A wziąłem sobie takie pola. Zbierać. No wiem, zbierać. Zaatakują cię bandyci zaraz, nie wiem czy widzisz. Ale tu już widzę, że potężną siłę masz, Abi, stworzyłeś, no. Trochę stworzyłem. Cóż mogę rzec. No. Stworzyłeś armię. Potężną armię. Nie ma co oszukiwać się. Potężną armię stworzyłeś, Abi. No, taka jest prawda. Taka jest prawda, taką armię stworzyłeś, że... Ło, panie! No my mamy trochę słabszą armię czaty, ale nie da... No i teraz te banki se robię na spokojnie, bo chcę trochę te banki porobić. Ale możemy tych żabsonów zrobić, więc... O kurwa, tego możemy nawet. O, on jest fajny, to jest potężny bydlak. Więc w sumie nie, nie jest tak źle. Nie chcę go przyjmować. Nie jest tak źle, powiem wam. Zaraz ten, zaraz jeszcze jeden bank zrobimy. O, i to wszystko będzie sobie tam spokojnie się rozwijać. Mamy tak. 2-7, ej, będziesz musiał mi pomóc, bo chyba potwory zaraz mnie tu zaatakują, cholipka. Zaraz zobaczymy, na póki co mnie tutaj atakują. Jeszcze. Przydałem mi się tam się... Jesteś w wodzie, te smoki ci nic nie zrobią. No, właśnie się tego cykam. Może nie, może tak, jak to się mówi, nie wiem. Niby wiesz, w wodzie, nie w wodzie, ale kurczę. Kurczę, no i no oni mają tego, no. No dobra, coś tam idzie. Chyba darmy radę. Ej, no i oni tego mają. No, smoki nie są. Faktycznie, smoki nie radzą sobie dobrze w wodzie. Jak się okazuje, ha, lamusy. Myśleli, że pokonają Bladeusza, ale muszą się nauczyć działać w wodzie, ha, ha, ha. No, nie dla psa kiełbasa. Dobra. I tutaj rybki, będziemy musieli kraken, właśnie krakena dobra. Trzeba będzie porobić. Wracajcie, rymeczki. Kraken jest OP. Lepszy chyba niż żabi robol. W sumie. Ale kraken to kosztuje. Chociaż czy tak dużo? Czemu to? Kiedy? Czemu? Tworzę obie ryba. A nie, no tworzę obie ryba, dobra. Po prostu musi się zaupdate'ować tak jakby. Też nie mało surowców. Ja mam same, pola w ogóle ten, same pola z wodne. Tymi. Wodne. No. Niedobrze. O kurwa, jak oni mnie zaatakują, to koniec. Nie, z nimi nie mam szans, wycofujemy się. Najwyżej stracimy teren. Ale z nimi nie mam szans. 30 tysięcy, jednostka 31 tysięcy mnie zaatakuje zaraz. Widzę. Chyba, no. A nie, zaatakowała kogoś innego. To chill. Kurwa, łatwo. No dobra. Sobie poszli, zostawili. No nie no, 5 tysięcy zostawili, to nie jest tak źle. No nie, ale jeszcze tu mnie zaatakowali, no. To z dwóch stron? No, musisz być ostrożniejszy, Ibson. No nie wiem, czy mam być jak ostrożniejszy, jak mam małą armijkę. O. Tutaj jeszcze wchodzą. A nie wygląda to najlepiej, szczerze. Co ty tam gadasz? Dobrze jest. W ogóle kraken za mną chodzi. Nie przestają atakować. Cały czas kurde atakują, no. Jak już zaczęli, to nie przestają. A w końcu.
A widzę, że Blali sobie przejąłeś to, co zostało po mnie. Co? Przejąłem? No ja sobie generalnie wszystko przejmuję. No widzę właśnie. Dobra. Business is business, AB. O kurwa, a nie, dobra, ci są akurat w miarę słabi. Więc dobra. Ci to chill akurat. Znaczy słabi są, no powiedzmy, że słabi. A akurat 24 tysiące, to ciebie nie zaatakowało, właśnie mnie rozgromiło. Lepiej szykuj się już na, wiesz, 36 tysięcy siły. A tam jest boss. Gdzie jest boss? W prawym dolnym. O, no to można zawsze, wiesz, jakoś nakierunkować na nich i będzie po robocie. No. Wtedy chyba. Będzie ciężko. No patrz, może tu potworzyć jakieś wieże z kamienia. No w sumie wieżami. No i poskromić tylko bossa i easy win tak naprawdę. Tak se myślę, wiesz, więc myślę, że wszystko jest do zrobienia. Zrobimy się tam może po prostu. Poczekaj chwilę, no to zróbmy. Zgromadźmy armię, bo ja mam 10 tysięcy, tak wiesz. A jaką ty masz armię? Dwa. No, to chociaż trochę się rozbudujmy przed biciem tam. Nie, no postawmy tutaj mur. Tak, mur postawmy. Jakieś te pierdoły trzeba postawić na pewno. O, na przykład targowisko, to jest bardzo ważne. Musi być targowisko. Tak. I karawany muszą być, które jeżdżą. Szkoda, że nie ma wodnego terenu, to byśmy mogli te krakeny i tych megalodonów porobić, to byłoby 15 spoko. 15 tysięcy HP. Co to jest? No, co tutaj? No i co? O, co tu jeszcze? Diabeł morski. No mogę w sumie poczekać, zaraz będę mógł to... To jest kraken, można go robić dystansowo. Bo on nie wyjdzie z wody. No, ale reszta wyjdzie. No, reszta wyjdzie, dlatego trzeba najpierw rozwalić wszystkich innych, a potem dopiero bossa. Chyba, że się sfokusować na bossie. I go poskromić, bo to jest chyba easy, automatycznie win. 15 tysięcy HP, nie damy rady. Aż tak taki silny jest? No. No to silny, siłacz. Nawet taki trochę. Bym już rzekł. Taki siłacz. Żyło. Żyło, panie. Dobra, zaraz jeszcze sereniego lorda se stworzę jeszcze jednego. Dobra, mam już, no już nawet nieźle siła mi idzie w górę. Jeszcze chwilę i syreniego lorda sobie machnę. Dobra, syleni lord machnięty. O, i jeszcze diabeł ten piekielny. No, no ja dodaję samych tych. Co tu jeszcze robaków możemy? Kwasowych i powinno o, być git. Jeszcze zwiększmy, po prostu zwiększmy. To zwiększmy. To zwiększmy, to zwiększmy. To... Właśnie, też robię celniejsze. No ja zapomniałem, że w ogóle tych ulepszeń przecież nie mam żadnych prawie. No to w sumie prawda. Dobra, zestrzelę ich. Moimi robakami. Dobra, to celniejsze strzały. Jeszcze, no to już takie drogawe, ale nie do zrobienia, no. No dobra, to co, lecimy z tym bossem? No, ja bym go rozwalił. Poczekaj, czekaj, polepszymy mury. Mury właśnie polepszymy. Mury trzeba polepszyć. To jak masz, to daj mi, bo ja tylko mogę chyba je ulepszyć, bo ja je postawiłem. I co potrzebujesz? Drewno. No, z 1500. No i dobra. No dobra, no dawaj, zwabę jego.
Dobra. Łatwo. Nie wiem w ogóle co się dzieje. Ja też nie wiem co się dzieje, ale chyba wygrywamy. Też mi się tak wydaje. Zostały tylko same krakeny. Dobra, idę tam. Wjeżdżam. Dobra. No i łatwo. Koniec, chyba nie żyje, taki co nie? Koszmar. No, koszmar. Ej, koszmar to w domu se no, koszmar to w domu se możecie dawać. Błagam was, easy. Dawać bossa. A, on ma dużo żyć. No dobra, i tak go pokonamy, raczej. Tak bym obstawiał. Jeszcze ma 3 życia. No, ale na ludzie. Dobra. No i my! Kraken pokonany! Ale to było łatwe. No i tak właśnie wyjaśnia się Krakonego. No i pięknie, proszę zobaczyć, tutaj pięknie wyszło. I to na koszmarze. Koszmar? Nie sądzę! I tym akcentem kończymy odcinek. Elo, elo! Elo!